Najważniejszym zespołem obrazów prezentowanych na wawelskiej wystawie są kwatery pierwotnie tworzące nastawę ołtarza Zwiastowania Marii w Kościele Mariackim. O ile możemy dzisiaj sądzić, to być może była pierwsza nastawa, którą zrealizowano po zakończeniu Soboru Trydenckiego. Można przypomnieć, że obrady Sobór zakończył w roku 1563, ale skutki obrad przeprowadzonych w trakcie Soboru były bardzo dalekosiężne. Przede wszystkim w zakresie liturgii. Odnowiona liturgia wymagała, można powiedzieć, odnowionego wnętrza kościelnego. Rzeczą charakterystyczną jest, że w wielu kościołach, które objęli po reformacji luteranie, zachowano niemal w całości, albo w całości wręcz, wyposażenie średniowieczne. Wydaje się to paradoksalne, ale tak rzeczywiście było. Inna sprawa, że w kościołach obejmowanych przez chrześcijan, którzy powracając do starotestamentowego nakazu, a właściwie zakazu wykonywania jakichkolwiek obrazów Boga, prowadzili akcję oczyszczania istniejących katolickich świątyń z wszelkiego typu obrazów. Mówimy o fali ikonoklazmu w bardzo wielu ośrodkach europejskich i do tych ośrodków należała również Antwerpia, gdzie urodził się i gdzie kształcił się Jakob Mertens. On, krótko mówiąc, doświadczył wydarzeń, które się rozegrały w stolicy Flandrii, gwałtownych wydarzeń. Trzeba przypomnieć, że kościoły tamtejsze na czele z katedrą zostały pozbawione praktycznie całego wystroju. Tymczasem w kościołach katolickich na przełomie XVI i XVII wieku, z kontynuacją aż w głąb wieku XVII, możemy mówić o wielkiej akcji, wielkim procesie wymiany dotychczasowego wystroju kościołów katolickich, także tych niedotkniętych ikonoklazmem. Świetnym przykładem działań podejmowanych po Soborze Trydenckim była zarówno katedra na Wawelu, która od początku XVII wieku podlegała stałej modernizacji, ale również i Kościół Mariacki był, można powiedzieć, w centrum ówczesnych wydarzeń. Ołtarz, który możemy zobaczyć na wystawie, nie jest datowany inskrypcyjnie. Nie mamy niestety żadnych zapisów źródłowych, które by pozwalały określić dokładną datę jego powstania i, co także jest bardzo bolesne, nie potrafimy powiedzieć, kto był fundatorem, kto był zleceniodawcą. Całą pewnością jednak możemy dzisiaj stwierdzić, że ołtarz Zwiastowania Marii był, jeśli nie pierwszym, tak jak wcześniej wspomniałem, to jednym z pierwszych ołtarzy potrydenckich, które rozpoczęły proces modernizacji głównej świątyni miasta i dostosowywanie do wymogów liturgii, pobożności potrydenckiej. Niestety w początkach XIX wieku ołtarz został rozebrany na części. Już wówczas, w latach 20., na początku lat 30. wieku XIX, kiedy dokonano tej destrukcji, nie był używany jako nastawa ołtarza w samym kościele, ale od pierwszych dekad XVIII wieku znajdował się w kaplicy księży penitencjarzy. To był zespół, to było kolegium księży zajmujących się spowiedzią. Otóż możemy powiedzieć, że prawdopodobnie ołtarz, który tutaj w częściach widzimy, to jest drugi ołtarz, w sensie nastawy ołtarzowej, który stał w Kościele Mariackim w bardzo ważnym miejscu, w centralnym właściwie miejscu, pomiędzy nawą główną a prezbiterium, naprzeciw tabernakulum, poniżej wielkiego późnogotyckiego krucyfiksu. Tak więc wyobraźmy sobie, że około 1600 roku dokonała się bardzo istotna zmiana z punktu widzenia wszystkich korzystających z głównej świątyni kościoła. W miejscu kluczowym, w miejscu, nad którym królował, górował Chrystus rozpięty na krucyfiksie, umieszczony był ołtarz, stał ołtarz z retabulum, w którym umieszczono w centralnej części obraz
sygnowany przez Jakoba Mertensa, obraz ukazujący zwiastowanie. A więc powinniśmy popatrzeć na tę nastawę ołtarzową jako część wyposażenia Kościoła i powinniśmy zobaczyć, że w tym samym miejscu, w centralnym miejscu Kościoła, sąsiadowały ze sobą wizerunki zwiastowania, ilustracja momentu, w którym dokonało się wcielenie, Chrystus wcielił się, stał się człowiekiem, a jednocześnie w tym samym miejscu, powyżej, ukazany był wizerunek Chrystusa wiszącego na krzyżu. Niewątpliwie istotne było również to, że naprzeciwko stało tabernakulum, w którym przechowywano Eucharystię, czyli ciało Chrystusa pod postacią chleba. Mamy do czynienia ze swego rodzaju kolejnym wcieleniem. Musimy tak myśleć. To nie jest koncepcja teoretyczna, to co w tej chwili przedstawiam, tylko musimy myśleć pewną całością. Musimy myśleć o tym, że ołtarz, który tutaj w tej chwili w częściach oglądamy, był ważnym elementem wnętrza Kościoła, którym poszczególne elementy wzajemnie się dopełniały. Powiedziałem o zwiastowaniu. Zwiastowaniu, który ma bardzo szczególny element, bardzo szczególny fragment. Otóż w górnej części z lewej strony widzimy wśród obłoków Boga Ojca, który, jeśli tak to można określić, zsyła swojego Syna na ziemię. To jest motyw nie do końca zrozumiały około 1600 roku, właśnie w okresie reformy potrydenckiej. Widzimy tutaj zmaterializowanego, wcielonego Syna Bożego w postaci dzieciątka spływającego ku postaci Matki Boskiej. Tego typu materializacja Syna Bożego, tak jakby uformowanego poza ciałem Matki Boskiej, zesłanego w momencie zwiastowania, była traktowana jako nieprawidłowa z punktu widzenia doktrynalnego, z punktu widzenia teologicznego. Natomiast mamy do czynienia prawdopodobnie ze świadomym nawiązaniem do tradycji średniowiecznej. W malarstwie średniowiecznym, także krakowskim, ten motyw się pojawia. W tym samym ołtarzu można było zobaczyć cały szereg kwater rozdzielonych na dwie grupy. Otóż dzisiaj na wystawie oglądamy poszczególne kwatery jako samodzielne obrazy w układzie galeryjnym. Natomiast pierwotnie skrzydła ołtarza zawierały po dwa wizerunki. Para ruchomych skrzydeł umożliwiała zmienianie ikonografii ołtarza, dostosowywania do dwóch, można powiedzieć, okresów. Do liturgii codziennej, którą z łacińska określa się mianem ferialnej, to ołtarz zamknięty, i można było również po otwarciu ukazać sceny, które łączyły się z niedzielą, łączyły się z okresami świątecznymi. To jest tradycja jeszcze średniowieczna i ona została w ołtarzu potrydenckim zachowana. Tutaj mamy do czynienia ze świadomym zachowaniem tradycji średniowiecznej, czyli tradycji przedreformacyjnej. Na tych kwaterach, które towarzyszyły zwiastowaniu Marii, ukazano dwoje świętych, świętą Annę Samotrzeć i świętego Marcina. My nie wiemy, dlaczego akurat dokonano takiego wyboru. Święty Marcin może wskazywać na to, że ktoś z fundatorów, albo jeśli to był jeden fundator, to mógł mieć na imię Marcin. Ale również nie można zapominać o tym, że wybrano do kwater wewnętrznych postać świętego Andrzeja. Ona także mogła być dobrana, ta tematyka mogła być dobrana ze względu na fundatora bądź kogoś z grupy fundatorów. Więc tutaj oczywiście tego rozstrzygnąć się nie da, tym bardziej, że święty Marcin był świętym bardzo popularnym już w średniowieczu i jego kult trwał nadal w okresie nowożytnym, w okresie potrydenckim. Święta Anna w takiej bardzo specyficznej redakcji ikonograficznej, ukazana wraz z córką Marią i wnukiem Jezusem,
bo tak na to trzeba przedstawienie spojrzeć. To jest przedstawienie rodzinne, to jest przedstawienie trzech pokoleń. No nie można zapominać, że Chrystus jest Bogiem, ale i człowiekiem i ma swoją genealogię ludzką, a więc ma matkę i ma babkę. Otóż święta Anna jako babka Zbawiciela otoczona była wyjątkowo szerokim kultem właśnie w okresie potrydenckim. Tak więc obecność świętej Anny w kościele mariackim, w ołtarzu Zwiastowania Marii nie może dziwić. Bardzo interesujący jest dobór kolejnych scen na awersach skrzydeł ruchomych. Mianowicie to jest męczeństwo świętej Katarzyny i męczeństwo świętego Andrzeja. Więc mamy dwie sceny martyrologiczne. Tutaj nie można zapominać o tym, że w okresie potrydenckim bardzo silny nacisk kładziono na kult męczenników. Mało tego, że przypominano męczeństwa apostołów, to przypominano męczeństwa pierwszych chrześcijan, tych, którzy wyznawali Chrystusa w okresie prześladowań. I także jest istotne to, że starano się w miarę możliwości odtworzyć realia tych wydarzeń. W przypadku świętej Katarzyny mamy do czynienia z tradycyjną ikonografią, która była już zakorzeniona w Kościele katolickim. Warto zresztą tutaj zwrócić uwagę na to, że w samym Kościele mariackim był od początku XVI wieku ustawiony ołtarz właśnie pod wezwaniem świętej Katarzyny ze wspaniałym cyklem scen namalowanych przez artystę norymberskiego Hansa Zisa Kulmbacha. A więc w samym Kościele mariackim kult świętej Katarzyny był obecny i był obecny poprzez znakomite obrazy bardzo wysokiej jakości artystycznej. O wiele bardziej interesująca jest scena męczeństwa świętego Andrzeja. Otóż ta scena budziła wątpliwości opisujących ją w XIX wieku i później. Mianowicie występuje ta kwatera pod tytułem Ukrzyżowanie świętego Piotra. I w pierwszym momencie może się wydawać, że to jest rozpoznanie zasadne, ponieważ widzimy w centralnej części postać mężczyzny, który jest krzyżowany głową w dół, a więc tak jak wiemy, że krzyżowany był święty Piotr. Ale jednocześnie widzimy, że ów mężczyzna w zaawansowanym wieku, poznajemy to po siwiznie, prawda, po charakterystyce twarzy, przywiązywany jest do krzyża w kształcie litery X. No a wszyscy doskonale wiemy, że jest to typ krzyża wiązany ze świętym Andrzejem. Otóż mamy do czynienia z zastosowaniem przez Jakuba Mertensa wzoru graficznego, w którym Hendrik Goltzius, bo on był autorem pierwotnej kompozycji, dokonał bardzo ciekawego zabiegu. Otóż ukazał moment krzyżowania świętego Andrzeja z góry, tak byśmy jako widzowie mieli wrażenie, że apostoł jest krzyżowany głową w dół. W rzeczywistości mamy do czynienia z momentem przywiązania do krzyża i dopiero za chwilę oprawcy podniosą krzyż. Także głowa świętego Andrzeja będzie w pozycji, można powiedzieć, zwyczajnej, prawidłowej. Czemu to skojarzenie ze świętym Piotrem miało służyć? Odpowiedź jest oczywista. Chodziło o wskazanie, iż święty Andrzej był bratem Piotra. Nie można o tym zapominać, że obaj byli jednocześnie przez Chrystusa powołani. I teraz można przejść do tych kwater, które widoczne były przy zamkniętych skrzydłach. Wtedy zasłonięta była scena zwiastowania, natomiast najprawdopodobniej cały czas widoczna była scena umieszczona w zwieńczeniu. My tego nie wiemy z całą pewnością, ale przypuszczamy, że obraz, który prezentujemy na wystawie, a pożyczyliśmy w Pałacu Biskupiego w Krakowie, jest właśnie zwieńczeniem ołtarza Zwiastowania Marii. A więc niezależnie od tego, czy ołtarz był otwarty, czy zamknięty, w centralnej części na szczycie umieszczona była scena ukrzyżowania w takiej rozbudowanej wersji. Widoczna była również i przy zamkniętych skrzydłach i otwartych scena umieszczona w predelli, scena Ostatniej Wieczerzy. Te sceny wskazują, że zamknięty ołtarz miał charakter pasyjny. Potwierdzają to zachowane kwatery. Trzeba powiedzieć, że niestety dwóch kwater nam dzisiaj brakuje, ponieważ jak wiemy już w 30 latach wieku XIX nie istniały, zniknęły z całego zespołu, zostały skradzione.
na zamkniętych skrzydłach mamy rozwinięty cykl pasyjny z kulminacją w zwieńczeniu. Obrazy, które mogli oglądać wierni przy zamkniętym ołtarzu, każdy z nich stanowi odrębną całość, nie tylko w sensie kompozycyjnym, ale w sensie nastroju. Warto tutaj zobaczyć, zauważyć, jaka występuje rozpiętość emocjonalna pomiędzy sceną kameralną, nocną, modlitwy w Ogrojcu, jaki gwar, zgiełk panuje w scenie niesienia krzyża, upadku pod krzyżem. My to, można powiedzieć, właściwie słyszymy, patrząc na ten obraz. I znowu dochodzimy do obrazu, który zachwyca swoim mistrzostwem, czyli do sceny opłakiwania. Trzeba na to zwrócić uwagę. Mamy tutaj nie tylko przed sobą znakomite dzieła pod względem estetycznym, znakomite pod względem warsztatowym, ale także świetnie rozegrane, jeśli chodzi o wzbudzanie uczuć u widza.